Czytanie z Księgi Liczb. Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Oto Słowo Boże. Nakazy Pana są radością serca. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Nakazy Pana są radością serca. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. Nakazy Pana są radością serca. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Nakazy Pana są radością serca. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Alleluja, alleluja,
Alleluja. 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 Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. I zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Ale Jezus rzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwoma rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do królestwa, do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem do grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak nie ginie i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Kiedy się tak rozglądam po kaplicy, a mamy tu dużo ludzi, dużo pięknych grup, dużo ludzi słuchających Słowa Bożego, nie widzę jednookich, nie widzę tutaj ludzi bez nóg i rąk. To znaczy, że nie bierzecie sobie tej Ewangelii Jezusa do serca, co? Nikt chyba nie miał pokusy, żeby sobie obciąć rękę, chociaż zrobił coś złego. Nikt nie wykuł sobie oka, nie widzę. Ja też mam dwoje i dwie ręce, a przecież tyle głupich rzeczy człowiek i oczyma, i rękoma, i tymi nogami robił. Zanim jednak przejdziemy do tej wyjątkowo barwnej Ewangelii, a właściwie do tej części, może zwróćmy uwagę na to, co jest dzisiaj tematem głównym. W życiu chrześcijanina często kładziemy nacisk, żeby być sobą jako chrześcijanin, nie rozpłynąć się w tym świecie. To jest bardzo charakterystyczne także dla kultury współczesnej. Bądź sobą, realizuj się, szukaj swojego miejsca w tym świecie, bądź wolny także w tym poszukiwaniu. I także jako chrześcijanie mamy tutaj być w 100% sobą, wolnymi w tym świecie, nie ulegać także jego wpływom. Może rzadziej, a jeszcze rzadziej pewnie w naszym kontekście polskim akcentujemy, że nie da się być sobą, nie da się pozostać wolnym człowiekiem, nie da się także być autentycznie chrześcijaninem, jeśli w tym świecie jesteśmy wielkimi samotnikami. Innymi słowy, jeśli nie szukamy sprzymierzeńców. Doskonale wiedzą o tym małżonkowie, czy przyszli, którzy się przygotowują właśnie przez kurs małżeński do tego pięknego wydarzenia w swoim życiu. Wiemy także my, wiecie wy, którzy macie swoje rodziny. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam i wiemy także o tym my, księża, którzy mamy wspólnoty i Kościół, który jest naszą rodziną. Szukać sprzymierzeńców to jest szalenie ważne w naszym chrześcijańskim życiu. I myślę, że o tym przede wszystkim mówi dzisiejsze Słowo Boże jako takie, w całości. Plus znajdują się tam także dzisiaj te barwne słowa Jezusa o tym, żeby unikać grzechu. Ale skupmy się właśnie na tym szukaniu sprzymierzeńców. Jak to robić w życiu? Gdzie znaleźć takich mądrych przyjaciół, towarzyszy życia? Jak szukać naszych życiowych sprzymierzeńców? I zacznijmy od tej historii Mojżesza,
która ilustruje nam, myślę, jak szukać sprzymierzeńców blisko, blisko, czyli wśród tych ludzi, których dał nam Pan w naszych rodzinach, małżeństwach, w naszych środowiskach. Mamy tych, którzy są i powinni być naszymi sprzymierzeńcami i tak często o tym zapominamy. W Księdze Liczb słyszymy o wydarzeniu, w którym Bóg zlitował się wreszcie nad Mojżeszem i odpowiadając na jego lamentację, ponieważ Mojżesz skarżył się, że ma zbyt dużo obowiązków, a zbyt mało pomocników, zbyt wiele czasu zajmuje mu sądzenie Izraela i zajmuje się ich sprawami, Bóg wreszcie słucha, mówi: Mojżeszu, mam na to radę. Dam ci tych 70 starszych, którzy będą razem z tobą sądzili Izraela, których będziesz miał jako swoich naturalnych sprzymierzeńców. I jak mówi o tym Księga Liczb, Bóg bierze z ducha, który był w Mojżeszu. To jest jeden z niewielu fragmentów, gdzie mówi się, że Duch Boży na kimś spoczywa i mieszka wręcz. W Starym Testamencie to jest Mojżesz. I on tego ducha Bożego, nie Mojżesza, rozdziela, bo gdyby to był duch Mojżesza, to nie dałoby się go tak podzielić na tych 70. Mojżesz nosi w sobie autentycznego ducha Bożego. I co? I tych 70 nagle zaczyna prorokować. Wpadają w ekstazę. Co prawda mieli być sędziami, ale okazuje się, że to jest także duch prorocki, duch uzdolnienia do tej misji, którą mają podjąć, duch, który inauguruje tak pięknie tę misję przez to, że zaczyna przez nich mówić i prorokować. No i wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie to, że jest w tym gronie 72 dwóch odstępców, dwóch, którzy są jacyś trudni, którzy nie pojawili się tam, gdzie wszyscy się umówili, że będą, ale poszli gdzieś swoją drogą, znaleźli się na obrzeżach obozu. No i co? I Bóg, nie przeszkadza mu to, także tam posłał swojego ducha, on go znalazł, wypełnił ich i zaczęli także prorokować. To wszystko dzieje się w tej rodzinie Izraela. Jakie są reakcje ludzi, którzy na to patrzą? Przybiega młodzieniec i relacjonuje, że tych dwóch nie pojawiło się, a dostało ducha. Jozue odczytuje to jako skandal. Panie, czy ty się nie pomyliłeś, że dałeś ducha także tym, którzy w ogóle nie słuchają cię i chodzą swoimi drogami? Jozue biegnie z tym do Mojżesza i skarży mu się: zabroń im, zabroń, bo przecież nie było ich w miejscu naszego spotkania, bo zlekceważyli twoje słowo. Zabroń, Panie. Mojżesz, na szczęście starszy od Jozuego i znacznie mądrzejszy, odpowiada: czy ty jesteś o mnie zazdrosny? Oby wszyscy prorokowali tak, jak oni. Oby wszystkim Bóg dał takiego samego ducha, jak im. Mamy tu piękny obraz rodziny, czyli takiego środowiska bliskiego sobie, w którym, widzicie, ludzie zazdroszczą jedni drugim, w którym nie traktują siebie jako swoich sprzymierzeńców, ale szukają w sobie win. I znajdują oczywiście, bo to nie jest trudne. Najprostsze zadanie na świecie to jest znaleźć w kimś słabość. O wiele trudniej znajduje się dobre rzeczy i o wiele trudniej człowieka się podnosi, o wiele prościej się go po prostu dołuje. Jozue jest pełen dobrych intencji oczywiście, jest gorliwy, jest przecież współpracownikiem Mojżesza, ale musi się jeszcze wiele nauczyć z tej mądrości, którą ma w sobie Mojżesz. Często, moi drodzy, najtrudniej szuka się sprzymierzeńców wśród swoich, wśród bliskich. Wydaje się, że mamy ich już na stałe. Wydaje się, że są i będą. Nic bardziej mylnego. Te ścieżki przyjaźni, ścieżki miłości, jak mówi Karol Wojtyła w swoim pięknym dramacie przed sklepem jubilera, szybko zarastają. Jeśli ich nie przecieramy, nasze przyjaźnie, nasi naturalni sprzymierzeńcy, tych, których daje nam Bóg, odchodzą. Tracimy ich. O nich trzeba walczyć i o nich trzeba dbać. Może właśnie w szczególny sposób walczyć o nich, nie z nimi, tak jak robi to Jozue. No dzięki Bogu, że był tam Mojżesz, który nie wykluczył ich, tych dwóch. Nie byliście z nami, jesteście inni, idźcie sobie. Nie, na nich też stąpił Duch Boży. Duch, który kocha różnorodność. Duch, który kocha tych, którzy chodzą też swoimi drogami. Duch, który im także daje dar proroctwa. W tej naszej rodzinie możemy być i możemy mieć bardzo różne charaktery. To może być trudne współżycie także i trudna droga. Ale jeśli o siebie nie walczymy, jeśli sobie tylko i wyłącznie wytykamy słabości, to ta rodzina się rozpadnie. Przekazaniem chrześcijanina jest po pierwsze szukać sprzymierzeńców wśród tych, którzy są blisko, których Bóg nam dał,
a których tak często lekceważymy. Jeśli chcecie sobie, słuchajcie, tę prawdę przybliżyć jeszcze bardziej współczesnym językiem, to polecam wam film Sprzymierzeni. Kilka lat temu wyszedł, nie kojarzę już, 2016 być może, ale polubicie go, bo gra tam Brad Pitt, chyba Marion Cotillard też występuje w tym filmie. Kapitalna historia, której postaram się nie zespoilerować, żebyście ją mogli jeszcze obejrzeć, o dwóch szpiegach, o takim fikcyjnym małżeństwie, Francuzki i Brytyjczyka, którzy dwóch szpiegów łączy się ze sobą w fikcyjne małżeństwo, żeby zabić jakiegoś ambasadora w okupowanej przez Niemców Francji. Wszystko dzieje się w wojnie. No pech czy szczęście chce, że oni się w sobie zakochują i rzeczywiście stają się małżeństwem. Później po tej akcji, która uda się, wracają do Londynu, no ale tam zaczyna się taka prawdziwa, nowa historia, bo okazuje się, czy nagle mąż odkrywa, że ona jest podwójnym szpiegiem, podwójnym agentem, że ona pracuje także dla Niemców. On nie chce w to uwierzyć. Próbują to sprawdzić na wszelkie sposoby. Brytyjczycy organizują skomplikowane akcje, w których będą potwierdzać jej tożsamość. Próbują ją wciągnąć w pułapkę, ale on, to jest właśnie niezwykłe w tym filmie, on do końca o nią walczy. W sensie on do końca jej wierzy, a później, kiedy w tym filmie dokona się bardzo wiele, którego nie chcę opowiedzieć, żeby nie zespoilerować, zachęcam was do tej historii, kiedy tam naprawdę dojdzie już do dramatycznych wyznań i scen, on do końca będzie o nią walczył. Bo tak właśnie robią także ci, którzy są sobie bliscy. Bo tak robią chrześcijanie także. Walczmy o tych, którzy są bliscy nam, których Bóg nam dał. Naszych sprzymierzeńców mamy po pierwsze szukać blisko, bo tu są, dani nam przez Pana. Jakub, przechodząc już do drugiego wątku, Jakub trochę niewyparzonym językiem, ale mówi podobnie, że sprzymierzeńców my chrześcijanie mamy szukać także w tych, którzy posiadają, którzy mają coś, czego my nie mamy. Jeśli brakuje nam czegoś, a brakuje nam bardzo wielu rzeczy w tym życiu, szukajmy także tych, którzy uzupełnią te braki. Szukajmy tych, którzy mają. Jakub robi to bardzo niewyparzonym językiem, jak już powiedziałem, bo zaczyna tak: bogacze, zapłaczcie wśród narzekań, zapłaczcie na to wszystko, na te utrapienia, które was czekają. Jakub tutaj używa takiego słowa greckiego telaiporia, które oznacza: o wy bogaci, zapłaczcie z powodu tej biedy, której kiedyś doznacie. Jakiej biedy? No tej, kiedy przekroczycie próg tego życia, bo tam okaże się, że wszystko, co mieliście, zbutwiało. Wszystko zostało pożarte przez mole. Wasze nawet złoto i srebro zardzewiało. A wszystko, co zgromadziliście, stało się pastwą czy pożywką dla ognia. O, płaczcie. Tak, to może rzeczywiście mało pedagogiczny język, kiedy od razu straszymy sądem, ale Jakub w tym liście, który zresztą cały jest pisany takim językiem bardzo niewyparzonym, bardzo ostrym, Jakub w tym liście próbuje potrząsnąć tymi, którzy mają, żeby dzielili się tym, co mają. To jest ostrzeżenie dla bogaczy. On każe im spojrzeć już na koniec swojego życia i po co to wszystko, co robisz? Po co ta praca? Po co to gromadzenie dóbr i pieniędzy? Myślisz, że to cię zbawi, że cię przeniesie na drugą stronę, że tam wszystko ci się przyda? Niekoniecznie. A więc szukaj sprzymierzeńców. Szukaj tych, z którymi będziesz mógł podzielić się także tym, co masz. I odwrotnie, szukajmy tych, którzy mają to, czego my nie mamy. Szukajmy. To jest jedno z pierwszych przykazań Nowego Testamentu, które tak pięknie wybrzmiewa w Ewangelii Łukasza, w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Bóg nie jest wrogiem tych, którzy posiadają. Także Jakub kocha tych bogaczy, do których tak ostro mówi. Bóg kocha wszystkich, którzy są przedsiębiorczy i chce, żebyśmy tutaj mieli jak najwięcej, ale nie lubi jednego, a nawet nie może na to patrzeć. Nie może patrzeć na tych, którzy mając, nie dzielą się tym, co mają. Na tych, którzy mając czas, talenty, także dobra materialne, wszystko chowają dla siebie. Grzechem bogacza z przypowieści o bogaczu i Łazarzu nie było to, że miał. To akurat można pochwalić. Ale grzechem było to, że nie zauważył tego, który nie miał, którego Bóg zostawił przed drzwiami jego pałacu. Łukasz tam mówi, że jego tam Bóg zostawił jak depozyt tego biedaka Łazarza, żeby go bogacz wziął i żeby skorzystał z tego biletu do nieba. Widzicie, drugi jest naszym biletem do nieba. Ma to, czego my nie mamy. Uzupełnia nasze braki, ale także my uzupełniamy jego braki. Więc szukajmy sprzymierzeńców tych, którzy mają to, czego nam brakuje, i odwrotnie.
uzupełniajmy braki innych. To tym niewyparzonym językiem mówi dzisiaj Jakub. No i wreszcie dochodzimy do naszego Pana i do tej Ewangelii, od której zaczęliśmy, o ślepcach i o jednorękich i o jednonogich, których nie widać w naszym zgromadzeniu. Dzisiaj także, jak Jozue do Mojżesza, do Jezusa przybiegają uczniowie i wołają do Niego: Panie, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, a jednak ma moc, której my nie mamy. Wyrzuca złe duchy. No to jest problem, bo uczniowie przed chwilą próbowali wyrzucić złego ducha i nie mogli. A później jeszcze pokłócili się o to, kto jest pierwszy, kto ma większą moc. Żenujące. I w dodatku jeszcze wobec tej żenady pojawia się ktoś, kto nie chodzi z nimi, a tu okazuje się, że ma tę moc, której oni nie mają. W dodatku używa tutaj Marek czasownika akolutheo, który jest przypisany stricte uczniom Jezusa. Być uczniem Jezusa znaczy chodzić z Nim. Z tego kontekstu trochę wynika, jakby grzechem tego egzorcysty samotnego było to, że on nie chodzi z uczniami, z innymi. No mają mu to za złe. Być może z ambicji nieszczerej znowu oskarżają go, chcą, żeby Jezus go wykluczył. Nic podobnego. Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. A więc szukajcie sprzymierzeńców także wśród tych, którzy są daleko. Wśród tych, którzy z wami nie chodzą, którzy są wam dalecy, nawet religią, mentalnością. Miałem na wykładach na KULU z Biblii w Kulturze kapitalną studentkę z Arabii Saudyjskiej, która właściwie musiała chyba obejść wiele przepisów, żeby studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pochodziła z takiej rodziny dysydentów, z tego co zrozumiałem, jak opowiadała trochę o swoim życiu. Jej ojciec walczył, jej rodzina o prawa także obywatelskie w tym kraju, który jest dosyć despotyczny. No i sam fakt, że ona wyrwała się stamtąd i przyjechała na KUL, to był jakieś wyzwanie rzucone także Arabii Saudyjskiej. I przyznam szczerze, że z nikim nie rozmawiało mi się tak dobrze na tych wykładach jak z nią, z muzułmanką, z którą autentycznie dzieliliśmy płaszczyznę wiary. Myślę sobie, Boże, jak ja bym tak o wierze rozmawiał z chrześcijanami, jaki byłbym szczęśliwy często. Kapitalne to było. Wiecie co, później po wykładzie ja wyciągałem swój brewiarz, żeby odmówić modlitwę, ona wyciągała swój dywan modlitewny i się razem modliliśmy. Szukajmy sprzymierzeńców wśród tych, którzy wydają się być daleko, bo mamy z nimi także bardzo wiele wspólnego. Ludźmi, którzy wierzą inaczej, myślą inaczej, z innych kultur. Wszyscy oni są dziećmi bożymi. W książce Karla Steplesa Lewisa, może kojarzycie opowieści z Narni, to nie są książki dla dzieci. W ostatniej części opowieści z Narni jest taka zatytułowanej Ostatnia bitwa. Opisuje się trochę na wzór apokalipsy ludzki świat, który się zapada w sobie pod złem i kłamstwem. Opisuje się małpę, która zostaje królem, udając, że jest człowiekiem i zwodzi bardzo wielu. Opisuje się niewielu jeszcze tych, którzy wierzą w prawdziwego króla Narni, czyli Aslana. On wyobraża Chrystusa u Lewisa. Jak oni kiepsko kończą. Na końcu tej książki pokazuje się tę ostatnią bitwę, w której przegrywa dobro tak naprawdę. Przegrywa. I ta małpa, która wszystkich ich okłamuje zwyczajnie, wrzuca ich do szopy, którą chcą podpalić i złożyć tam ofiarę dla demona, dla Tasza, którego ta małpa czci, przyzywa i tak dalej. I w tej szopie znajdują się ze sobą właśnie ci, którzy wierzą w Aslana, w tego wielkiego lwa, i są też tacy, którzy wierzą w Tasza. I wpada tam także ta małpa. Demon przychodzi, bo wzywają go, autentycznie przychodzi i pożera tych, którzy wzywali jego imienia. Ale nie wszystkich. Oprócz tych, którzy tam zostają w tej szopie, oprócz Aslana, są tam ci, którzy wierzą w Tasza, ale są dobrzy. I tych demon nie dotknął. Oni nie zostali pożarci. Do tych, którzy wierzyli w Tasza, ale żyli dobrze, przychodzi Aslan i zabiera ich ze sobą na drugą stronę. Myślałem sobie, co to jest za jakaś nowa teologia z mocą. Kiedy czytałem te książki, byłem jeszcze w podstawówce, zdaje się. Później trafiłem na deklarację Nostra Aetate, na nauczanie Soboru Watykańskiego II, który mówi, że w tym świecie są ci, którzy mają szczęście i dane zostało im odkryć prawdziwego Boga, ale są także ci, którzy nie znając Go,
żyją sprawiedliwie i dobrze i ci także będą zbawieni przez Chrystusa. Oczywiście, jeśli nie mieli okazji Go poznać, co innego my, którzy żeśmy Go już jakoś poznali. Ale także ci zbawieni przez Chrystusa, przez Aslana, zostają przeprowadzeni na drugą stronę. Wtedy tego nie wiedziałem, ale Luis pisał swoją książkę, mając w głowie całą teologię, którą później Sobór wyłożył w latach 60. Jego książki, notabene, to jest czysta Ewangelia. Polecam wam go bardzo serdecznie. Ale ukrywa się tu właśnie to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Szukajmy także tych, którzy są daleko. Budujmy przyjaźnie i sojusze z tymi, którzy myślą inaczej, wierzą inaczej. Także szukajmy dobra, które nas łączy. Chrześcijanin to jest taka właśnie osoba. Paweł, odwołując się do niego w liście do Filipian, pisze: ja wiem, że są tacy, którzy głoszą Ewangelię dla swojego zysku. Wiem, że są tacy, którzy robią to wbrew mnie. Wiem, że są tacy, którzy robią to z zazdrości. Dobrze, byle tylko Ewangelia biegła. Byle tylko słowo biegło. To są moi sprzymierzeńcy, mówi Paweł. Chociaż trudni. Z jedną tylko rzeczywistością chrześcijanin nie może zawierać sojuszy i to jest grzech. I to już dochodzimy do tej dziwnej Ewangelii końcówki, którą żeśmy właśnie usłyszeli. Kto stałby się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, lepiej, żeby sobie uwiązał kamień młyński u szyi i lepiej, żeby rzucił się w morze. Kto gorszy tych małych w wierze, tu nie chodzi tylko o dzieci, najprościej by to było oczywiście tak zinterpretować i można, ale Jezus ma tu na myśli dorosłych także, tych, którzy są słabi, nieutwierdzeni. Kto dla takich stanie się powodem upadku, lepiej by było, żeby się nie urodził, lepiej by było, żeby rzucił się w morze. Z grzechem i doprowadzeniem innych do upadku nie mamy nic wspólnego i nie możemy mieć nic wspólnego jako chrześcijanie. Jest jedna rzeczywistość, która jest naszym autentycznym wrogiem i tu nie ma kompromisów. Jezus obrazuje to bardzo, bardzo wymownie, mówiąc, że lepiej, żebyśmy sobie obcięli uszy, oczy, nogi, ręce. Nie chodzi mu oczywiście, żeby mieć w swoim kościele okaleczonych chrześcijan, ale o to, żeby budować coś, co Żydzi rabini nazywali ogrodzeniem dookoła Tory. Jeśli miałbyś zgrzeszyć na przykład pracą w niedzielę, mówili rabini, to nie dotykaj nawet narzędzi pracy. Jeśli miałbyś zgrzeszyć podróżowaniem w czasach niestosownych, to nie zbliżaj się nawet do tych środków lokomocji. Czyli zbuduj coś, co będzie cię chroniło przed tym, żeby nie zgrzeszyć poważnie. Pilnuj swojego oka, innymi słowy. Unikaj sytuacji, w których możesz być kuszony. Spraw, żeby twoje ręce nie pracowały dla zła. Unikaj okazji, bo jesteśmy zbyt słabi, żeby zwyciężyć z pokusą często. To jest sens nauczania Jezusa, nie jest tak nieżyciowy i nieludzki, jakby się mogło wydawać. Ale myślę, i do tego wracam i kończę, że zasadniczym sensem tego słowa dzisiaj jest właśnie poszukiwanie sprzymierzeńców. Chrześcijanie to ci, którzy budują mosty, nie dzielą. Szukajmy tych sprzymierzeńców blisko, wśród tych, których dał nam Pan, w naszych rodzinach, w naszych przyjaźniach, w naszych przyszłych małżeństwach. Szukajmy siebie, szukajmy ich w tych, którzy mają to, czego nam brakuje. I wreszcie szukajmy także daleko. Nie przekreślajmy nikogo tylko dlatego, że jest muzułmaninem, że wierzy inaczej, że jest z innej partii politycznej, z innego plemienia. Straszne to, co się dzieje często w naszych sercach i umysłach. Budujmy mosty. I obejrzyjcie ten film. Przyda się. Amen.